8 października 2014 rok i czerwony księżyc. Sukot. To. Jesteśmy na pustyni i budujemy namioty. To z judaistycznej religii wiemy, że takie sytuacje miały miejsce. Co przed nami? Przed nami przede wszystkim, czy utrzymamy pokój, czy utrzymamy spokój, czy utrzymamy. Czerwony księżyc zawsze nam się kojarzy z tragediami. Sam kolor przypomina Marsa i też dlatego czerwony księżyc jest lękiem wśród wyznawców właśnie religii judaistycznej. To wtedy, kiedy wyszli z Egiptu, to wtedy, kiedy znaleźli się właśnie na pustyni, to również wojna ta teraz i powstanie w warszawskim getcie. To właśnie wtedy odbywały się największe egzodusy w historii tego narodu. To wypędzenie Żydów z Hiszpanii. Miejmy nadzieję, że nic się nie stanie, ponieważ czerwony księżyc jest najbardziej widoczny od strony Stanów Zjednoczonych. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że ten czerwony księżyc jest. Następny będzie dopiero w przyszłym roku. Dwukrotnie. Według astrologii nazywamy to momentem cofnięcia się, retrogradacji. Pierwszy czerwony księżyc, który miał miejsce w kwietniu, pokazał nam niesamowite rzeczy, niezbyt miłe. Ten z kolei, kiedy teraz jest w Sukot, jest świętem radości. Świętem, powiedzmy, że wolności. Więc miejmy nadzieję, że planety pozwolą nam i kosmos pozwoli nam spokojnie przebrnąć przez ten czas. Poczekamy do tych następnych etapów, dwóch, które nam jeszcze pozostały do przeżycia, co nam przyniosą. Oby nie przyniosły tego, co przyniosły w judaizmie, bo są to trwałe wydarzenia w świadomości człowieka, każdego z nas. Mimo to, że nie musimy być wyznawcami judaizmu. Do zobaczenia. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści astrologii. Astrologii tej, która nie ma wpływu na nas, a jednak coś w tym jest, że podlegamy reżimowi planet.